I zaczynam wam opowiadać, jak to już kolarze tam się ścigają, jeżdżą już na krótko, w lutym, ciepło, słońce świeci i tak dalej. I my zawsze byliśmy strasznie w niego wsłuchani i zauroczeni tym wszystkim, co mówił, więc jakby to wszystko, co opowiadał nam, chcieliśmy, jakby też każdy marzył, żeby pewnego dnia znaleźć się właśnie w tym miejscu, żeby po prostu dojść do zawodowstwa i stanąć na starcie jednego z wyścigów, o których właśnie pan Marek nam opowiadał. No i nasuwa się na myśl takie pierwsze pytanie. Po co ta książka? Aha, po co ta książka? Co ci to ma jej było? Jakby od jakiegoś czasu już jakby powstał taki pomysł, żeby książkę napisać. Nie wiem, historia mojego życia. Wiele osób mówiło mi, że jest bardzo ciekawa, że fajnie by ją było właśnie ująć na kilku czy kilkuset stronach pewnej książki, taką jakby osobą, która zapoczątkowała tą całą akcję, była pani Małgorzata Drzewowska, która jest chyba tutaj dzisiaj gdzieś z nami. Więc witamy serdecznie. Ja troszeczkę się wahałem, jeżeli chodzi o ten pomysł, i długo czekałem, żeby spotkać osobę, z którą będę chciał tą książkę napisać. I jakoś tak się stało, że trafiłem właśnie na Wojtka Wojnowicza, który oprócz tego, że jest dziennikarzem, ma swoją przeszłość związaną z kolarstwem. Kiedyś próbował, chciał zostać też kolarzem zawodowym. Troszeczkę coś, jakieś tam przeszkody mu stanęły na drodze i nie udało się osiągnąć tego celu, ale wiem, że rozumie, co to jest kolarskie wyrzeczenie i wie, przez co jakby kolarz zawodowy przechodzi. Nie tylko zawodowy, w ogóle ktoś, kto decyduje się na uprawianie kolarstwa, więc w pewnym momencie swojego życia trafiłem na niego, zaczęliśmy rozmawiać i chyba prawie 2 lata zeszło nam od pierwszego spotkania do dzisiaj, żeby książka jakby ujrzała swój finalny efekt. Nie można mieć roku tak naprawdę 24 godziny na dobę. Myślę, że jeżeli chcesz w życiu osiągnąć sukces, musisz wiedzieć, kiedy musisz się skupić na swojej pracy, a kiedy sobie możesz pozwolić właśnie na takie momenty totalnego luzu, szaleństwa i tak dalej. Myślę, że nasze życie polega na tym, żeby znaleźć właśnie ten balans między momentami, kiedy jesteśmy w totalnej euforii, a momentami, kiedy musimy się skupić na naszych celach i na tym, co sobie przed sobą stawiamy. I to jest chyba jedno z naszych głównych zadań na dzisiejsze popołudnie, na dzisiejszy wieczór, żeby ustalić, czy Tomek Marczyński tak naprawdę jest loko. A w tej książce kilka osób opowiada o tym, czy Tomek jest loko, czy Tomek nie jest loko. Zaraz powołamy specjalnego eksperta, zaprosimy go tutaj do nas. Ja tylko pragnę dodać, że Tomasz Marczyński, który tutaj siedzi, znany jest w innych miejscach również jako, to tak z kronikarskiego obowiązku, jako Maniek, Marci, Maniuto, Tomazino i Szolda. Tak. Jeszcze Marek, który pamiętam w czasach właśnie Mielickiego liceum, wszyscy z mojej klasy mówili do mnie Marek. Czy Tomek Marczyński jest loko? Oto jest pytanie. Jest z nami Adam Probosz, Eurosport. Adam, mogę cię zaprosić do nas? Witam. Nikomu chyba nie trzeba przedstawiać. Setki godzin komentarzy, wyścigów, w których Tomek jechał. Kiedyś zapytałem Adama, w momencie jak zaczynaliśmy pracę nad książką, zapytałem Adama, ile kilometrów z Tomkiem przejechałeś? Oj, tych kilometrów było mnóstwo. Znaczy, ja myślę, że jeśli chodzi o wyścigi komentowane przeze mnie z udziałem Tomka, to są niezliczone kilometry. To są naprawdę te wielkie tury po 3,5 tysiąca kilometrów. To jest wiele, wiele wyścigów klasycznych i to trwa
już naprawdę od lat, także tych kilometrów naprawdę w ten sposób nakręciliśmy razem bardzo dużo. Głównie kręcił Tomek, ale no ta jego jazda sprawiała, że my tam w tym studiu komentatorskim też pod stołem czasem kręcimy, bo to już emocje są tak wielkie. Pamiętam te jego wygrane na Wuelcie, to było naprawdę prawdziwe szaleństwo, także troszkę tych kilometrów razem było. Tomek jest loko, bo Tomek potrafi mieć właśnie te momenty szaleństwa, te momenty, kiedy potrafi się bawić, kiedy potrafi bawić się naprawdę tak do spodu, ale Tomek jest człowiekiem, który w środku gdzieś tam jest bardzo poważnie podchodzący do tego, co robi i zawsze potrafi znaleźć tą granicę. To jest dosyć trudne, bo jest wielu sportowców, czy jest wielu ludzi, którym się to nie udaje, którym nie udaje się oddzielić tych dwóch stref życia. Natomiast Tomek, i to jest, myślę, takie dosyć szczególne, zawsze potrafił to oddzielić. To jest człowiek, który z jednej strony w drużynie zawsze potrafił prowadzić fantastyczny nastrój, a z drugiej strony potrafił tak się skupić na pracy, że po prostu wtedy to nie jest loko, wtedy to jest po prostu poważna robota. To jest ciężka praca, bycie kolarzem, na tym poziomie, no to jest naprawdę katorga, to czasem jest po prostu zakon, ale są ludzie, którzy w tym zakonie tkwią, a są tacy, którzy potrafią właśnie te strefy życia oddzielić i to się zawsze Tomkowi udawało. A potem Tomek wraca z wyścigu i co jest? Gra muzyka? Na baciacie, tak? I to jest Tomek. I on taki był przy tej książce, kiedy potrzebowaliśmy ostro popracować, to zamykaliśmy się w Wieliczce, tutaj kawałek stąd, i nagrywaliśmy 3-4 godziny, no i takie sesje się powtarzały, a jak Tomek był w Hiszpanii, to przysyłał mi gotowe nagrania, żebyśmy nie rozgrzewali telefonu. Ale były też takie momenty, kiedy mówiłem: Tomek, potrzebuje jakieś zdjęcie. Okej, będzie dzisiaj wieczorem. I powiem tak, tego zdjęcia do dzisiaj nie ma w tej książce. Ale w ogóle się nie gniewam na niego. Czyli no to jest cały Tomek. W tej książce był taki jak w życiu. Malkontenci zwykle mówią, że szklanka jest do połowy pusta. Czysta filozofia. Tomasz Marczyński nie wie, kto to jest malkontent. On zawsze powie, że jego bidon jest do połowy pełny. Ze wszystkiego jest zadowolony, a nawet gdyby nie był, to po kolarsku skwituje. Kto by to pełny bidon pod górę woził? Bidon zawsze jest do połowy pełny? Z bidonami różnie to bywa. Ale tak, ja myślę, że na pewno książka nie jest typowo sportową książką. Moim celem od samego początku było to, żeby ta książka była książką, która zmotywuje ludzi do dążenia do swoich celów, które przed sobą stawiają. I chciałem, żeby po prostu pozytywnie podchodzili do tego, co się nam w życiu zdarza. Myślę, że podejście i w ogóle taka strefa mentalna każdego człowieka jest czasami bardziej ważna niż parametry fizjologiczne i nasze osiągi fizyczne. Jakby taki był główny przekaz, że trzeba oczywiście na niektóre rzeczy w życiu mamy wpływ, na niektóre nie mamy wpływu, ale to, na co mamy wpływ, to jest jak na te rzeczy zareagujemy i jak je odbierzemy. Więc ja jestem zawsze jakby może jakimś niezdrowym optymistą i przesadzonym, ale zawsze staram się jakby widzieć te dobre strony życia i te dobre strony, które nas spotykają. Miałem w życiu wiele sytuacji, kiedy w pewnym momencie powiedziałem: to jest to, co mi się przydarzyło, po prostu no nie ma nie mogę w tym zobaczyć żadnej jakby pozytywnej strony, tylko negatywną. Ale z biegiem czasu jakby czasami nie widzimy tego od razu, kiedy coś nam się przydarza, ale tak naprawdę później z perspektywy czasu sobie wracamy do tego i mówimy: no było nieciekawie, ale gdyby nie ta sytuacja, to nie nauczyłbym się tego czy tego. I ja myślę, że tak naprawdę właśnie te trudne sytuacje, jeżeli sobie z nimi poradzimy, sprawiają, że stajemy się tak naprawdę coraz silniejszy wewnętrznie. I jakby to jest chyba główny przekaz w ogóle całej książki.
Oglądaliśmy film przed momentem i tam jest taki słynny obrazek Vuelta Espania 2017, etap 12 i ten słynny finisz na solo, prawda? I to etap robi taką cieszynkę, tak? Z czego się Tomek cieszysz? No, taką cieszynkę przedstawiasz. I gdyby nie Jarek Dymek, w Krakusie ksywa Łokieć, a dla Tomka ksywa Brat, choć brata nie ma, Jarek zdradził, jak to było. To niedaleko z Puszcza Niepołomicka i Jarek opowiada, jak to Tomek jeździł po puszczy na kwadracie i ćwiczył. To było 10 lat przed wygraniem tej Vuelty. Na tym kwadracie, na którym działo się mnóstwo naszych rozmów, na którym jutro będzie wyścig, to było miejsce, gdzie on mógł spotkać się sam ze sobą i ćwiczyć tą swoją cieszynkę. Tomek pokazuje prostą rzecz, czyli swoje inicjały. Tomasz Marczyński TM, którego ewolucję tego znaku poprzez lata widzicie tutaj. Ja myślę jeszcze jedno, że jak patrzę na ten TM znaczek, to on o wiele lepiej wygląda, ponieważ jak jeździliśmy z rodzicami i malowaliśmy trasę na wyścigach, to bardziej przypominał szubienicę. Widać, że Jarek przeczytał książkę, to są słowa Tomasza Jarońskiego, który mówi, no fajne było to TM na tym znaczku, ale mi przypomniał szubienicę. To jest Jaroński. Mogę jeszcze jeden cytat z książki? Ja powiem z głowy, bo nie otworzyłem książki. Pamiętam, jak do małej wsi przyjechał obraz maryjny i cała ulica była udekorowana patyczkami z tą rzeczkami. I Tomek ćwiczył w tym szpalerze ten finisz, to się dzisiaj nazywa wizualizacja sukcesu. Jechał w tym szpalerze i podnosił ręce i mówił, świat nie podziwia. Tak naprawdę, kiedy zaczynaliśmy swoją przygodę z kolarstwem, ja pamiętam, że Jarek był specjalistą, jak przejeżdżaliśmy przez Wieliczkę, mieliśmy zafarbowane włosy na blondę, najlepsi włoscy kolarze i on udawał się mi po włosku powtarzając Pantani, Bulwarelli. Tak było. Czy Tomek ze względu na swój styl życia i miejsce zamieszkania, najpierw Włochy, potem Hiszpania, bardziej pasowałby do którejś z grup takich, nazwijmy ją południowych, tak hiszpańskich, grup kolarskich, hiszpańskich, włoskich, a jeśli w grupie belgijskiej, nazwijmy ją w cudzysłowie trochę chłodniejszych. I ty powiedziałeś, ale Tomek idealnie tam trafił właśnie. Nie Hiszpania, nie Włochy, tylko Belgia. Ja myślę, że tak, to znaczy oczywiście nie jest wykluczone, że to bym się dobrze czuł też w którejś z hiszpańskich czy włoskich grup. No może nie w Movistarze, bo Movistar jest taki zamknięty, ta Hiszpania w tym wydaniu może nie jest najfajniejsza, ale generalnie ja sobie myślę, że to jest dobre, bo to jest grupa, w której z jednej strony, przynajmniej tak wynika z moich rozmów z ludźmi z tej grupy, ale też z Tomkiem, że z jednej strony jest ta koncentracja na zadaniu, jest ta czysta taka zadaniowość, ale z drugiej strony to jest grupa, która bardzo ceni to, co Tomek do niej wnosi. Czy oni cenią to, że Tomek potrafi zrobić dobrą atmosferę. Oni cenią to, że Tomek właśnie potrafi być trochę loko i tym innym kolarzom pokazuje, że można żyć inaczej. Że on im pokazuje, że nie trzeba się tak całkiem zamykać na świat, że można z tego kolarstwa czerpać znacznie więcej, to o czym Tomek przed chwilą mówił. Można poznawać kultury, można poznawać języki, można poznawać miejsca. To nie musi być tylko wszystko zamknięte do hotelu i treningu i do tego takiego właśnie zakonu, o którym cały czas mówimy. Można więcej, można inaczej i Tomek jest to w stanie im pokazać. Ja myślę, że to jest strasznie cenne dla takiej ekipy. Wykonawcą będzie absolwent Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia. Tutaj trzy kropki. Janek, wszystko w Twoich rękach teraz. W swoim życiu. A rodzice co sobie życzyli, żeby kim
grupowych, bo wiem, że tam była wieczorka muzyczna. Wanda Marcińska, mama Tomka, wielkie brawa! Tomek był dzieckiem, który miał olbrzymią energię, temperament niesamowity i tak chcieliśmy, żeby coś zrobił. I dlatego kupiliśmy pianino, ponieważ mój mąż gra na kilku instrumentach i myśleliśmy, że Tomek też będzie grał. No i z początku wydawało się, że to całkiem fajnie szło. Ale potem, kiedy był rower, to pianino poszło niestety pod siatkę. Albo stety. Ale chciałbym na moment, jeszcze pozwólcie Państwo wrócić do momentu, kiedy się poznaliśmy tak bliżej, bo oczywiście no, ja obserwowałem Tomka wcześniej, gdzieś tam wiedziałem, że jeździ, gdzie jeździ, jakie ma wyniki i tak dalej. Natomiast przyszedł taki dzień, to był, ta historia jest opisana też w książce, to był wrzesień, którego roku? Walkenburg, tak, który to był rok? 12 chyba, 2012. Pieska pogoda, tak tam było zimno, padało, jakoś tak te mistrzostwa, no piękna trasa w Walkenburgu i jakieś tam się kręciłem przy boksach polskiej reprezentacji, później chodziłem sobie gdzieś tam wzdłuż trasy, moja żona z córką znalazły sobie miejsce gdzieś w kukurydze, się ukryły, żeby na nie nie padało, stamtąd kibicowały, no więc gdzieś tam sobie chodziłem przy tej trasie i nagle zobaczyłem taki obrazek, zobaczyłem samochód ten medyczny, który stoi. Przed tym samochodem, no tutaj są wersje sprzeczne, ja pamiętam, że to było na krzesełku, Tomek twierdzi, że na krawężniku, ale siedzi zziębnięty reprezentant Polski, dopiero jak podszedłem, zobaczyłem, że to Tomek, poobijany, gdzieś tam poszlifowany, trzęsie się z zimna. Ja podchodzę, pytam, co się stało? A Tomek mówi, że no nie ma nikogo, no on się wywrócił. Nie ma nikogo, kto... ciuchy są w samochodzie, nie ma nikogo, kto ma klucze od tego samochodu. Powinien być masażysta, ale masażysta gdzieś tam akurat poleciał do boksu, bo coś tam musiał innego zrobić. I właściwie nie miał się nim kompletnie kto zająć. Nic poważnego, to widać było, że mu się nie stało, ale był poobijany, był poździerany i był zziębnięty. On po prostu się trząsł tam z zimna. I ja wtedy wchodziłem w takiej kurtce przeciwdeszczowej, czarnej. To była, szanowni państwo, ta kurtka dokładnie. Ona wisiała w mojej szafie do dzisiaj i tą kurtką wtedy Tomka okryłem, żeby mu było cieplej. I wprawdzie on teraz dużo czasu spędza w Grenadzie i jest mu cieplej, ale ja bym go chciał tą kurtką też, Tomek, tak na pamiątkę okryć jeszcze, żeby ci zimno nie było. Także to była ta kurtka, dzięki której się poznaliśmy. Z tego miejsca chciałem bardzo podziękować wszystkim, którzy byli ze mną od samego początku, tym, którzy wytrwali do samego końca, tym, którzy spotkałem gdzieś po drodze i są ze mną do dnia dzisiejszego. Także dzięki wszystkim za to, że byliście ze mną przez ten bardzo ważny etap mojego życia. Teraz zaczynamy nowy rozdział i mam nadzieję, że będziecie dalej.